W poprzednim odcinku Wariackiego Wyścigu los zaprowadził nas do Las Vegas. Goci pokazywali magiczne sztuczki i wygrali cały etap. Devin w końcu zdał sobie sprawę z tego, że kocha swoją przyjaciółkę Kerry. Niestety to było już po tym, jak prawie nakarmił nią lwy, co uświadomiło Kerry, że w końcu musi przestać kochać się w Devinie. Skończyli ostatni, ale kiedy Kerry dowiedziała się, że to etap bez eliminacji, cóż, z radości znokautowała Devina pięścią prosto w twarz. A kogo znokautujemy dzisiaj? Zobaczymy, przyszedł czas na wariacki wyścig. Totalna porażka, wariacki wyścig. Jesteśmy w słonecznej Nevadzie, gdzie nieco mniej słoneczni goci odbiorą za chwilę pierwszą wskazówkę. Czas na wycieczkę do Meksyku. Ole. A raczej chyba ole! Tak, w przepięknym Meksyku jest mnóstwo interesujących miejsc. Słońce aż parzy, tak samo jak pikantna salsa. Drużyny muszą dojechać środkiem transportu zwanym kurczakobusem aż tutaj, do pięknych klifów Acapulco, na kolejne zadanie. Dopóki jesteśmy w pierwszej trójce, między nami jest okej. Tak, byłbym nawet w stanie powiedzieć, że bardzo okej. Wszystko jest zdecydowanie super. Pojedziemy do Meksyku, ziomek! Ha, ha, ha! Świetnie! A właśnie miałem ochotę na tortillę! Koniec z lekceważeniem naszych rywali. Tym wampirzym straszydłom udało się w Las Vegas, ale szczęście niedługo ich opuści. Jak ja ich nie cierpię! Przeszkadzasz mi. Więc mam po prostu stać obok ciebie i być tym ładnym? Nie. Jesteś asystentem tej ładnej. Hello? Devin i Kerry są ostatnią drużyną, która bierze wskazówkę. Meksyk był na liście twoich marzeń, tak? To było dawno. Niesamowite, że pamiętasz. Jasne, że pamiętam. Okej, zauważyliście, że Kerry jest na 1500% wspaniała? Przez Shelly zupełnie tego nie widziałem, ale teraz nie mogę przestać o niej myśleć i cały czas się uśmiecham, aż boli mnie szczęka. A! Wszystkie drużyny są już w autokarze w drodze do Acapulco. Kiedy usłyszałyśmy, że jedziemy kurczakobusem, to pomyślałyśmy, że to tylko żarcik. Powiedz serciki ta! Z jakiego powodu siedzisz mi na kolanach? Na tych siedzeniach jest mnóstwo kurzych odchodów, a ty jesteś trochę mniej okropny. Dziękuję. Tak, nie ekscytuj się. Jesteś jak papier toaletowy. Masz nasze tortille? A, jeszcze burrito! Usiądź mi na kolanach. Słuchaj, jeśli już nie złościsz się za tę sprawę z lwami. Luzik, serio, ale znajdę jakieś siedzenie, spoko. Jasne, pewnie, ale jeśli zmieniłabyś zdanie, to moje kolana będą czekać w połowie moich nóg. Tam właśnie lubię je mieć. Okej, do zobaczenia na miejscu. Muszę przyznać, że burrito na dworcu jest najwspanialsze na całym świecie. No wiem, ale to już jest nasze ostatnie. Jesz to, czy się na to gapisz? Oj, nie bądź taka zazdrosna, moja maleńka. Spróbuj. Ona nie ma ochoty. Niestety się mylisz. Czy naprawdę muszę ci tłumaczyć, czemu to zły pomysł jeść coś z podejrzanego miejsca? Funkcjonariuszka się wycofuje. A, moglibyśmy obrócić ich przeciwko sobie. Nie zadziała. Przykleili się do siebie na stałe. A może ci goci nie mają żadnych słabości? Wszyscy mają słabości. Słabość! Po 18-godzinnej podróży nasze drużyny są zwarte i gotowe do działania. Czyli lubicie, no wiecie. To nie nasza bajka. To jest za bardzo zwyczajne. O, Rety, jesteście tacy zabawni. Ktoś już wam to mówił? Nie. Uważaj, potknąłem się i upadam. Auć. O, wybacz. Pozwól, że pomogę ci wstać. Kto wiedział, że można przewrócić kogoś w tak strasznie wielkich butach? W tym rękawie nic, ale co my tu mamy? Szybko! Lecimy! Zadanie wspólne. Kto lubi paprykę? A kto woli kąpiel? W tym zadaniu jeden zawodnik z drużyny musi zjeść z tego straganu jedną papryczkę. Gdy to zrobi, należy pomachać odpowiednią flagą. W ten
Wtedy drugi zawodnik z drużyny zeskakuje z klifu do oceanu. Po wybraniu najostrzejszej papryczki, skok odbędzie się z najniższej belki. Tam! Średnia papryczka oznacza skok partnera stamtąd. Natomiast zjedzenie najłagodniejszej wersji oznacza skok praktycznie ze stacji kosmicznej. Skoczkowie znajdą kolejną wskazówkę przyczepioną do menażki zakotwiczonej na dnie zatoki. W menażkach znajduje się akurat tyle mleka, aby złagodzić pieczenie po zjedzeniu papryczki. Ja jem, ty skaczesz. Już zaklepałam. A możesz chociaż zjeść ostrą papryczkę? Zacznę się wspinać. Może masz ochotę zjeść papryczkę? Żartujesz? Mogłabym zjeść miskę ognia polanego lawą. Uwielbiam pikantne jedzenie. W Akademii Policyjnej mówili na mnie wulkan. Myślisz, że chodziło o to, że jesz ostre jedzenie? A niby o co innego. Dlaczego mieliby mnie nazywać? Przez mój temperament. Zjem jeszcze kęs czegokolwiek i będę potrzebował nowej pary gatek. Ja skoczę z klifu. Przecież masz lęk wysokości, więc dlaczego się zgłosiłeś? Żebyś wiedziała, że umiem? Ja się nie boję, więc skoczę. Zjedz papryczkę. Zjem, Kerry. Zjem najostrzejszą, jaką tam mają. Gdyby Devin był dla mnie taki uroczy 2 dni temu, to na pewno uwierzyłabym, że to coś znaczy. Ale teraz wiem lepiej. Jak to dobrze się od tego uwolnić, bo to nic nie znaczyło. Gdy ostatnie drużyny przybywają, pierwsi już jedzą. Dasz radę, Devin! Co się dzieje? Wszystko okej? Co się stało, królewiczu? Nie radzisz sobie z ogniem? Uda mi się! To nic wielkiego! Wejdę poziom wyżej! Po prostu zjedz tę słabszą, okej? Jasne! Właśnie taki z ciebie supermężczyzna! W Akademii spryskiwałam sobie jedzenie gazem pieprzowym, żeby się uodpornić. Więc zjedzenie najostrzejszej papryczki to dla mnie pestka! Sanders, skacz! Dawaj mi to mleko! Najświętsza Matulu, daj mi mleko! Jak można jeść coś takiego? Stefani, błagam cię! Chociaż tę środkową! Nie słyszę! Pewnie jesteś już w kosmosie czy gdzieś tam. Ha, luzik. Okej, skacz! O, Rety! Mówisz serio? Nie mogła zjeść nawet tej średniej papryczki? A było już dobrze! No coś ty! Może i jest nieco lepiej, ale on rzucił mnie w telewizji. Jeśli może trochę pocierpieć, niech cierpi. Przecież nie może być aż tak straszna! Dobij mnie! Jezu, ja moje głowy! Dobra, będzie średnia! Najodważniejszy krok nie oznacza najmądrzejszego wyboru. Słuchajcie, lubię ostry smak, ale te papryczki są ostre jak żyletki. Ha! Gdzie to mleko? Nie mogłam go znaleźć. Nieważne, czy będziesz musiała wydoić jakąś rybę, ale nie wracaj stamtąd bez mleka! Gdy kadetki próbują utrzymać prowadzenie, goci, łyżwiarze oraz siostry próbują je dogonić. A Devin na tyle doszedł do siebie, że spróbuje środkowej papryczki. Okej, teraz damy radę. Dla Kerry! Okej, nie jest źle. Sportowcy dają radę. Wprawdzie trenują latami, żeby nie skręcić karku, ale co tam? Zleżę, pana! Chyba zadałem w ogniu! Devin? Kitty, czy nic mu nie jest? Może lepiej zacznij się wspinać, Kerry! Wspaniale, Kitty! Boże! 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 Skacz! Świetnie, Kit! To nic wielkiego. Potrafię. No to chyba wchodzę na szczyt. Ledwo ją poczułem.
dalej, ziomek! Jak parzy, jak parzy! Mamusiu! Au. Jesteś gotów, Loki? Loki? Nie. W końcu! Zadanie wspólne. Ośla łączka? W tym zadaniu drużyny muszą wyprowadzić z zagrody swoje osiołki i przejechać na nich 3 km do tej świątyni, czyli naszej strefy luzu. Ostatnia drużyna na mecie może skończyć tak, jak kiedyś Majowie, którzy tu żyli. Czyli nie w telewizji. Pierwsze miejsce jest nasze! Tak, kadetki! Drużyna idealna! Ja jestem od brudnej roboty, a ona podaje mi napoje. Ty ciągle tutaj? Czy Stefani nie zjadła papryczki wieki temu? Tak, trochę to przeciągam. Zazwyczaj odkładam na później to, co może mnie zabić. Taki jestem dziwny. A Stefani nie będzie zła? A, zawsze się złości, więc... Cóż, zjedzenie papryczki zajmie Devinowi chwilę, więc możemy tu sobie razem posiedzieć. Jasne. Brzmi ciekawiej niż skok w przepaść. Jesteśmy świetne, gdy nie ma tu chłopaków, którzy coś popsują. Emma i Noah wygrają! Tak, jestem Kitty. Przecież wiem. Dzięki. Co jest? Nic. Ale aż się cały trzęsiesz. Loki przepadł. Mikołaj przyniósł mi kiedyś czarnego kota. Nazwałem go Toksyczna Maź. Któregoś dnia wyszedł i już nigdy do mnie nie wrócił. Nie zostawimy tu naszego królika. Mnaszka, ziomek! O nie, tylko nie to! Jeśli nie skoczysz, to wejdę tam do ciebie i zepchnę cię własnoręcznie! Kary! Chodź! Jakoś dziwnie się czuję. Możesz udawać, że nie słyszałaś. W końcu musimy skoczyć. Może zrobimy to razem? Okej. Gotów? Na trzy. Raz, dwa! Zjedzone! Brawo, José! Jesteś wspaniała! Chwila! Kary trzymała Ryana za rękę? Naprawdę? Zok z papryki! Moje oczy! Trzymałam za rękę? Ja tylko pomagałam Ryanowi. O, jasne, że tak. Po prostu byłaś pomocna i to odrobinę za bardzo, ale lepiej skupmy się na milionie. Szybciej, rumaku! Szybciej! To nie rumak, to osiołek. Ja to wiem, ale on nie. Może być szybki jak gepard. Trzeba przeszczepić w nim tę myśl. Zaszczepić, ale to nie zrobi różnicy. Hej, rumaku! Ha! Mówiłam ci! To tylko przypadek! Meksyk jest fajny, ale przydałyby się stoiska z lemoniadą. Na razie! Jak oni to? Szybciej, Kitty! Udały drzwi, że są wprost idealne do jazdy wierzchem. Mocny, ciągły uścisk Uty daje mu znak, żeby przyspieszyć. Kerry, pomóc ci z... Nie ma mowy. Wieki zbierałeś się, żeby skoczyć z klifu. Nie ma mowy, żebyś nas spowolnił. To jest twoja wina. Gdybyś zjadła ostrą papryczkę, to nie zajęłoby mi to aż tyle. Kerry, pomóc ci? Wiesz, Devin teraz nie widzi. Zatarłem sobie oczy sokiem z papryczki, ale już jest całkiem okej. Proszę! Chyba jest mocno zdezorientowany. Może lepiej go przywiąż, dla pewności. Halo, Ryan, możesz się pośpieszyć? Słuchaj, jedź beze mnie. Dogonię cię. Dobra, do zobaczenia na mecie. Dzięki, Ryan. Hej, dzięki za pomoc przy skoku. Jeff! Jeff! Ziomek! Dworcowe burrito mnie załatwiło! Loki... Loki... Nie panikuj aż tak, Enui. Znajdziemy go. Wstawaj! To tylko głupi most! Dobra. Sam
się prosisz? Wezmę paralizator! Paralizator? Jak go przewozisz przez granicę? Serio chcesz wiedzieć? Ha, rusz się! Przepraszam! Do zobaczenia na mecie! Albo nie! Ha! Rusz się, ty zwierzu! Zaczekaj, ten królik mnie łaskoczy i nie mogę! Chyba brakuje ci głośnej i agresywnej partnerki. Policjantka jest tu sama, nie wygrała! Jeszcze nie, ale skoro nie pokazaliście się z dwoma osiołkami, to dostajecie 10 minut kary. Nie! Tak! Szybko, MacArthur! 10 minut! Okej, osiołku. Pobudko! Nie wiem, jak my go mamy znaleźć. A co to? Nie wiedziałem, że umie jeździć. Więc jedziemy dalej. Kara już się skończyła! W sumie to nie. Dalej, ślimaku! Już blisko! Pierwsze! A macie wydziwadła na łyżwach! Wygrana jest taka sylwetka! Najlepsze w wygrywaniu jest to, że łyżwiarze przegrywają! Czapki z głów dla osiołka! To prawdziwy twardziel! Łyżwiarze, jesteście na miejscu drugim. Emma i Kitty, miejsce trzecie. To świetnie! Gdy coraz więcej drużyn finiszuje, surferzy i goci próbują nadrabiać. Eho! Stephanie, gdzie Ryan? Po raz kolejny mnie opóźnia przez swoje głupie, dobre uczynki. Więc pozwalasz mu po innej drużynie utrzymać się w wyścigu i być może wygrać zamiast was? W tym wyścigu prawie zginąłem kilka razy, ale również zacząłem doceniać Stephanie za wiele rzeczy. Czyli jesteście znowu razem? Nie wiem, jakby to nazwać, ale na pewno nie osobno. To takie cudowne. Musisz powiedzieć jej, co czujesz. Przepraszam, ale jesteście właśnie w telewizji. Ryan i Stephanie, Kerry i Devin, ex aequo, czwarte miejsce. Udało nam się! Grzebałeś się. Wiesz co, Stephanie? Ryan to fajny facet. Powinnaś go lepiej traktować. Masz szczęście, że trafił ci się ktoś taki i... Kerry, bo ja muszę... Chciałbym... Devin, naprawdę musi obejrzeć cię jakiś lekarz. Niedługo wrócę. Lekarz powiedział, że minie dzień albo dwa, zanim będzie widział. W porządku, inne zmysły mi się wyostrzyły. Patrz na to. Wszystko sprowadza się do tego, która drużyna pokona meksykański upał. Ziomki surferzy, macie miejsce piąte, zostajecie w wyścigu. Prawie pokonało nas burrito. Kto by przyszedł? Ja tak. Wcale nie, to byłam ja. To chyba już koniec z jedzeniem na dworcu, co? Na pewno, ziomek! Crimson, Enui, Króliku, jesteście tu ostatni. Myślałem, że powiem to pierwszego dnia, ale co tam? Odpadacie z wyścigu! Życzę wam powodzenia w teatrze, sekcie, czy gdzie tam wylądujecie. Idźcie. Chcecie wiedzieć, kto następny? Oglądajcie! Wariacki wyścig! Super, że byliśmy w Transylwanii. I w Finlandii było ekstra. Chyba zawsze możemy wrócić do Vegas, jak zabraknie nam kasy. Oby łyżwiarze dostali to, na co zasługują. Chciałbym, żeby było jeszcze gorzej. Uwielbiam, gdy robisz się mściwy. Wiem.